Siema tu Mierzej, na Wasze pytania odpowiadałem jak zwykle bez siemy. Zapraszam. Dawaj! Zaczynamy z grubej rury. Pyta nasz widz, skąd umiłowanie do ogromnych logotypów luksusowych marek? Nie no, akurat przypadek. Akurat przypadek. Naprawdę. Nie no, myślę, że jak cofnąć tych kilka wywiadów moich występów w telewizji, no to myślę, że ta bluza pojawiła się pierwszy raz. Na pewno się pojawiła pierwszy raz, ale nic tam wcześniej takiego nie było prowokującego. No jestem w Polsce, witam Cię w Olsztynie, więc... No chciałbym też, znaczy otworzyłem szafę i coś tam wyjmuję, bo byłem w Chinach teraz przez rok, wcześniej byłem 3 lata bez przerwy i się śmiejemy z żoną, że no my w Chinach no to chodzimy w opakowaniach, tak, ten dres, bluza z kapturem, jakieś japonki, koszulka taka spaniowa nawet gdzieś wyjść na kawę, więc w Chinach miałem totalnie wywalone, w czym chodzę, jak mnie ludzie odbierają, mówię, czy to jest, nie wiem, Adidas, czy koszulka bezfirmowa, czy nie wiem, ściuszka nawet. Mam jedną koszulkę Pumy, nie wiem czy mogę tak reklamować, żółtą, dostałem ją za czasów Polonii i ona jest cały czas ze mną i to jest właśnie taka szczęśliwa koszulka, więc i śpię w niej i nawet nie wiem czy gdzieś tam mogłem w niej wyjść, ona jest przetarta, dziura, więc miałem totalnie wywalone, więc przyjeżdżam teraz, chciałbym się ładnie ubrać, poczuć, a że to akurat no, tak wyszło. No, tak. Trafiony, zatopiony. Tak. Pomidor. Pytamy o wszystko i zawsze bez ściemy. Dlaczego zmarnowałeś karierę grając w głównie klubach? No grałem tam, gdzie mnie chcieli. No nigdzie indziej mnie nie chcieli, więc grałem. No ale jak ktoś gra od 17 roku życia, bo w 2003 debiutowałem, mamy 2023, ja cały czas gram. I jeszcze ci za to płacą. Tak, dokładnie. I to nie małe pieniądze. To tyle, no jakby ktoś mnie, byłem po prostu za słaby, no. A mierzysz się od lat cały czas tymi zaczepkami o tym, że zmarnowałeś tak, karierę, że tourist tak, player na to wywalony, i tak dalej. Że koniec, no odpalam sobie komentarze, jestem zadowolony, nawet no nie żałuję, tak jakbym pojechał gdzieś i ten strzał byłby nietrafiony, bym musiał wrócić do Polski i by powiedzieli, że, znaczy sam bym mówił, że nie, no tam nie dałem rady, bo byłem za słaby, albo pojechałem i się nie sprawdziło, bo po Arabii nie znalazłem żadnego innego klubu, bo to była piłkarska emerytura, to mógłbym powiedzieć, okej, popełniłem błąd, a takiego błędu nie popełniłem. No pojechałem dalej, poznałem wielu jakichś tam super byłych piłkarzy typu Cannavaro, który był moim trenerem, Jordi Cruyff, Van Bronckhorst i ja, Polak z Olsztyna, mały człowiek, i ja widzę piłkarzy typu Cristiano Ronaldo, Benzema, Van Bronckhorst i ci inni, i oni podejmowali takie same decyzje jak ja. No to jak ja pojechałem do Arabii, a może tam pojechać Ronaldo czy Benzema, mając inne opcje, to czego ja mam się wstydzić? Czego ci zabrakło na podbój Europy? No bo świata trochę zobaczyłeś, ale faktycznie w tej piłce europejskiej pewnie twój talent mógłby się rozwinąć trochę bardziej niż się rozwinął. Był taki moment, graliśmy Ligę Europejską, chyba najpierw eliminację z jakąś tam ekipą, z Trabzonspor, mówię czasy tureckie. Eliminację najpierw z ekipą chyba z Irlandii. Bramka asysta, później rewanż asysta, później pojechaliśmy chyba do Albanii czy gdzieś, przyszliśmy ich, tam strzeliłem bramkę, w drugim meczu asysta. I trafiliśmy do grupy Lazio, Legia, Cypr, Apollon chyba. Jedziemy na Apollon w 90, daje asystę, wygrywamy. Gramy z Lazio 3-3, bramka asysta i na ławce trenerem Lazio był ten Szwajcar... Petkowicz. Tak, Petkowicz. Ja mówię, no po takim meczu, gdzie no widzi mnie, no 90 minut, no gramy z Lazio, no my jesteśmy z małym klubem z Turcji, według nich, no ja ciągnę wózek, naprawdę, tu, nie wiem, dziura, bramka, asysta, prostopadła. No ja mówię, no jak po takim meczu nie będzie zainteresowania, to już mówię, no nigdy nie będzie. No i tego zainteresowania nie było, tak, więc byłem trochę taki rozczarowany, bo co sezon byłem w tej, nie wiem, tam top asystentów Ligi Tureckiej. Miałem taki swój styl, no myślę, że za moich tych czasów, gdzie jeszcze grałem w Turcji, to ta pozycja numer 10 istniała. Teraz myślę, że to w ogóle zanika. Natomiast były w ogóle europejskie propozycje? Nie. Albo zainteresowania choćby mocne? Był nawet temat teraz
pół roku temu, ale to myślę, że bardziej działania agenta, mógłbym pojechać do Szwajcarii. Do klubu z ekstraklasy szwajcarskiej. Którego? Do Beniaminka, nie pamiętam nazwy nawet. Beniaminek Ligi Szwajcarskiej. No, ale też nie zacząłem nawet tematów żadnych takich głębszych rozmów, bo byłem na kontrakcie, po prostu musiałbym zrezygnować, zabrać ekipę, to też nie było łatwo, bo mój klub chiński chciał, żebym posiedział do końca roku, wypełnił ten kontrakt, więc takiego tematu nie było. Gdybyś mógł zmienić jedną decyzję, którą podjąłeś w czasie w swojej kariery, to która by to była? Myślę, że nic bym nie zmienił ze względu na to, że nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem teraz, tak? Mógłbym, nie wiem, z Polonii odejść do Bundesligi i w pierwszym meczu ktoś by mi połamał nogę i nigdy bym już się nie odkręcił, nie wrócił do pełni dyspozycji, więc to tak jak z ludźmi, którzy wygrywają w dużego lotka. No po co mają się zastanawiać, co by było, gdybym nie zagrał i gdzie bym teraz był? W moim odczuciu każda moja decyzja była trafiona. Oczywiście to nie było 10 na 10, ale 8 na 10 to była każda decyzja i raczej się nie pomyliłem. Przy zmianie klubów to nie były błędy. I mówię, jestem w 100% zadowolony tu, gdzie jestem, jak wygląda moja rodzina. Moje CV, historie, to co zobaczyłem. Stan konta. Tak, też. Nic bym nie zmienił, bo mogłoby się to tak nie potoczyć, a jestem zadowolony. Największy szok kulturowy, jakiego doznałeś, wyjeżdżając z Polski? Myślę, że Chiny. Chiny, jeśli chodzi o podejście do życia. Czyli mimo, już byłeś tak doświadczonym życiowo gościem, to jeszcze Chiny cię potrafiły zaskoczyć. Tak, i zawsze się śmiałem z obcokrajowcami, że jak czegoś nie widziałeś, przyjdź do Chin, to zobaczysz, jeśli chodzi o podejście do treningu, do odżywiania, do życia, do higieny, maniery i tak dalej, to wszystko. Na pewno w Arabii był szok, jeśli chodzi o przejście z tego takiego islamu tureckiego na islam arabski, bo to jest zupełnie co innego. No ale jeśli chodzi o komfort taki życiowy i spojrzenie na świat, no to myślę, że Chiny tutaj numer jeden i na drugim miejscu też Chiny i na trzecim też. A co było najbardziej zaskakujące, taka jedna rzecz? Sposób odżywiania, maniery, podejście do życia, do obcokrajowców, podejście do COVID-u. To jest zupełnie inny świat, to materiał na cały jeden taki odcinek, jak to wyglądało, te lockdowny, maseczki przez 3 lata, testy codziennie, przez półtora roku chyba, zakazy, przemieszczanie się z miasta do miasta, gdzie w jednym mieście jest lockdown, w drugim nie ma, więc żeby pojechać do tego drugiego miasta, trzeba przejść kwarantannę. No takie mocne historie i tu był ten największy szok, bo wiadomo było, co się dzieje na świecie, tak jak co się dzieje w Polsce, w Stanach. Oczywiście ten początek COVID-u, gdzie ludzie umierali na całym świecie, a w Chinach było bezpiecznie i to naprawdę było super, ale później to już była paranoja. Pyta nasz widz, pająki, węże, nietoperze i inni mieszkańcy Australii. Jak sobie z tym radziłeś i ile czasu w ogóle trwała aklimatyzacja, też przyzwyczajenie się do tego świata? No bo faktycznie w Australii fauna i flora to jest dla Europejczyka w ogóle coś takiego niespotykanego. Tak. No mieliśmy listę na telefonie, tak? Screenshoty, pająki, które są jadowite, które nie, które są friendly spiders. Węża akurat widziałem tylko na jakichś tam filmikach. Ktoś w domu znalazł, czy gdzieś tam w ogrodzie. Były jakieś papugi, strusie, które zabijają, ptaki, które dziobią, atakują rowerzystów, czy biegaczy. Te kaski takie z kaskami, z kolcami, żeby nie zostać zaatakowanym. What the f*** is this about, Rick? Wow! I każde zwierzę, które jest na świecie i jakieś tam jest top 10 najbardziej niebezpiecznych, no to 9 pewnie jest w Australii. Ale myślę, że do samego końca to nie byliśmy do tego przyzwyczajeni. Gdzieś nawet na siłowni klubowej pająk, taki redback, który po ugryzieniu może zabić dziecko, no to jak komary u nas. A miałeś taką, że się przestraszyłeś, historię? Historia z basenem, tak jak wynajęliśmy dom, ogród, basen, trampolina, jakiś kosz do rzucania i wchodzę do basenu, tak, i pod krawędzią trzy takie te jadowite pająki.
No i to był pierwsze wejście do basenu i ostatnie. Przez rok już nie wyszliśmy. Dzieciaki, żeby wyjść na ogród, no to też tak puls w górę. No i to była taka historia. No kilka, gdzie poznałem kilku Polaków i też mówili, o, wczoraj musiałem jechać do szpitala, bo ugryzł mnie pająk w nogę, bo włożyłem stopę do buta, ugryzł mnie i mam 4 godziny, żeby wziąć antidotum, ale no to są ci Polacy, którzy już żyją, tak, przez 30-40 lat, to są takie fajne historyjki, ale no nie dla nas. Najbardziej ekstremalna potrawa, jaką w życiu próbowałeś? W Australii był kangur, do zjedzenia nie próbowałem. Ze względu na szacunek, bo to w Australii też jest podzielone, bo niektórzy Australijczycy mówią, że nie ma szans, no bo to wiadomo, jest zwierzak narodowy, gdzieś tam flaga, coś, jakieś takie tematy. W Chinach w Changchun był pies, no to też nie próbowałem, nietoperza też nie. Więc ja tak nie jestem taki wynalazkowy. Ja to mógłbym siedzieć i po prostu jeść tą kuchnię taką lokalną, ale bez wynalazków, bo no nie powiem, żołądek wrażliwy jest, tak, więc czasami po prostu przyjął, oddał i to tutaj nic takiego, niczym nie zaskoczy, nuda. Czy popierasz, czy zgadzasz się, czy podoba ci się ta idea, że Arabia Saudyjska zorganizuje w 2034 roku Mistrzostwa Świata? No oczywiście, że tak. Jestem na tak, takie zdecydowanie 3 razy, ten Golden Bus. No są przygotowani, tak, finansowo, super okazja, żeby pokazać Arabię jako kraj otwarty, przyjazny do życia, bo jak czytam czasami wywiady, gdzie ja miałbym jechać do Arabii, no ludzie nie mają pojęcia, jakie tam jest życie, jakie miasta, jak kraj ten jest rozwinięty, ludzie mówiący po angielsku wszędzie, najlepsze restauracje, sklepy i tak dalej, Formuła 1, walki bokserskie, super puchary, nie wiem, Hiszpanii, Włoch i tak dalej, więc fajnie, będą przygotowani, myślę, że cały świat będzie zachwycony tymi mistrzostwami. Pytanie brzmi, czy dostałeś kiedyś propozycję gry dla reprezentacji Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów czy Chin? No wiadomo, że nie dostałeś, bo już grałeś w reprezentacji Polski, ale czy gdybyś dostał i miał taką możliwość, to zdecydowałbyś się na grę dla jednego z takich krajów? No, takie ciężkie pytanie. Był moment, znaczy to nie była propozycja zmiany obywatelstwa, tylko dostania drugiego paszportu, żeby być tym zawodnikiem z azjatyckim paszportem. Bo wtedy, jak ja byłem w Arabii, to był limit obcokrajowców, 3 obcokrajowców plus 1 z azjatyckim paszportem. Więc rozmawiałem z princem i chciał mi jakoś zorganizować paszport Palestyny chyba, czy coś takiego. Wtedy to był 2014. No ja odmówiłem. Mówię, że nie, no ja jestem tym obcokrajowcem najważniejszym. Ale problem był w tym, że on powiedział, że jak ja dostanę ten paszport, to jak odejdę z Nasser, to będę musiał go oddać. Tak więc tylko Nasser by używało tego, że jestem tym azjatyckim zawodnikiem. A jeśli chodzi o zmianę obywatelstwa, takiego grania dla innej reprezentacji, to myślę, że nie. Chociaż widziałem Brazylijczyków, dobrych piłkarzy teraz, którzy zmieniali paszporty i grają dla reprezentacji Chin. Oczywiście to są propozycje ogromne finansowo. Duży trochę jest bajzel z tym, bo oni jako Brazylijczycy to muszą się zrzec brazylijskiego paszportu, wszystkie jakieś, nie wiem, nieruchomości, papiery, akty, ślubów, no, duże zamieszanie administracyjne i tak dalej, ze wszystkiego trzeba zrezygnować, nowe imię, nazwisko, później powrót do tego paszportu po jakimś tam czasie, to też nie jest łatwy orzech do zgryzienia, więc myślę, że nie, ale to taki temat do przemyślenia. Zależy, jakby był też traktowany i jakie byłyby moje plany względem Polski, bo jak, nie wiem, w Polsce bym był hejtowany i nie zamierzałbym tu nigdy wracać, a spodobałoby mi się na tyle, na przykład w Australii, że mógłbym tam zostać do końca życia, to myślę, że czemu nie? Że czemu nie. Czy z reprezentacją Polski było ci nie po drodze? Wraca ten temat jak bumerang, wiesz, no... Czy nie po drodze? Przerwana nagle historia. Tak, nie po drodze. Znaczy ja wiem i to nie jest tajemnica, że ja byłem w tym okresie w reprezentacji Polski takim najgorszym piłkarsko, chociaż teraz może być lepiej.
2011-14, czyli nieudane euro, tylko sparingi, kwalifikacje do Brazylii też nieudane, więc słabo. Ja też nie pomagałem. Później był okres, gdzie mogłem zostać sprawdzony ponownie. Nie. Także dziękuję trenerowi Nawalce, pozdrawiam. Później byłem w Arabii. Było mówione, że nie można powoływać zawodników, którzy pojechali zarabiać pieniądze. Wiadomo, że Szuki przyjeżdżał też z Ligi Arabskiej, czy Mączka z Chin. No teraz to już widzimy w ogóle na świecie, co się dzieje, że ta Liga Arabska to już to nie jest taka słaba. Australia, no to też Australijczycy pokazali na mistrzostwach w 2018, że też potrafią grać w piłkę. No taki, no wiadomo, że niedosyt, ale ja bardziej mam pretensje do siebie, że nie wstrzeliłem się, że nie przestawiłem się mentalnie, że nie byłem nigdy, nie poczułem się taką ważną postacią tej reprezentacji, ale tylko ze swojej winy, tak? Że nikt mi nie zabraniał brać piłki, rozgrywać, strzelać bramek i po prostu być tym ważnym ogniwem. Dałem plamę. Czy z innym trenerem osiągnęlibyśmy sukces na Euro 2012? No tak. Nie wiem, czy to rozwijać. Oczywiście nie chciałbym negatywnie się wypowiadać o trenerze Smudzie, bo to on mnie powołał do reprezentacji, tak? No to cała moja kariera reprezentacyjna to jest trener Smuda i trener Fornalik, ale wiadomo, że za trenera Smudy to grałem, to dostałem szansę z debiutu, Euro 2012, ale myślę, że na tamten moment my graliśmy w takiej grupie, słabej, najsłabszej, że z trenerem Kumatym, jeśli chodzi o podejście taktyczne do przeciwnika, do analizy, do swojego zespołu z jakimiś schematami, to myślę, że byśmy sobie poradzili i z tej grupy wyszli. No a tak jechaliśmy no, na presie po prostu, tak, na tych przygotowaniach przed mistrzostwami, które były dosyć trochę dziwne, bo myślę, że trener Smuda też nie był do końca z nich zadowolony, bo został tam wrzucony ten jakiś gość od przygotowania, nie wiem, od rugbystów, tak, o Amerykanin, który niby chyba nigdy w końcu nie pracował z reprezentacją, czy to Stanów, czy Niemiec. Jechaliśmy planem treningowym Niemców z 2006 chyba roku, gdzie w ogóle do tej pracy przygotowanych zawodników było może, nie wiem, pięciu, tak? Trójka z Borussii plus Muraś i, nie wiem, Dudi. A ja nigdy na przykład tak nie pracowałem, czy inni zawodnicy, więc wracając do pytania, to tak, ale nie dlatego, że trener Smuda był słabym trenerem, tylko że z lepszym trenerem po prostu bylibyśmy jeszcze mocniejsi.